Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Lucky Lukim. Eliksir doktora Doxleya to powieść, która doskonale wpisuje się w każde czasy. W każde czasy dlatego, że cudotwórców i twórców różnorodnych eliksirów mocy i uzdrawiających nie brakuje także współcześnie. Naiwnych też. Wystarczy tylko trochę dobrego PR-u i wszystko się sprzeda. No i tak jest właśnie tutaj. Troszkę PR-u, troszkę manipulacji, przebieranek i wszystko się sprzedaje. Nawet w takich czasach, kiedy wszystko musiało być namacalne, kiedy wszystkie cuda musiały być pokazane naocznie, Doxleyowi udaje się manipulować tłumem. Ma swojego pomocnika, z którym tworzy eliksir mocy, uzdrawiania, i który przebiera się za osoby z różnorodnymi chorobami i niepełnosprawnościami. Te niezwykłe substancje powodują uzdrawianie, ale czasami są źle zmieszane, znaczy się powodują w propagandzie Doxleya, ale czasami źle zmieszane są nie tylko mocnym alkoholem, ale też potrafią być trucizną. Na trop trafia oczywiście Lucky Luke. Co z tego wyniknie? Przekonajcie się sami. Świetna historia, wciągająca i pouczająca, pokazująca, że nie można każdemu ufać, że nie każdy posiada eliksir zdrowia. Polecam i do zobaczenia.